Stojąc tutaj z tej strony, mam wrażenie, jakbyście byli bardzo daleko ode mnie. W zasadzie, będąc, przypuszczam, na waszym miejscu też wygląda to podobnie, jakbyśmy byli dosyć daleko, ale powiem wam, że a, znajdowanie się na tym miejscu ma też jedną taką wielką korzyść bo a, wy widzicie zegar, a ja go nie widzę. To znaczy, że wy będziecie wiedzieć, kiedy powinienem kończyć, a ja tego wiedzieć nie będę. Ale wierzę, że niezależnie od tego, Pan Bóg w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie przekaże nam swoje słowo. Dzisiaj będziemy chcieli założyć fundament, mówić o tym, co będzie podkreślane, co będzie później rozwijane podczas całego naszego spotkania, całego naszego kongresu. Wierzę, że Pan Bóg będzie nas prowadził, bo o to się modliliśmy, ale pozwólcie, tak jak siedzimy, że jeszcze ja króciutko się pomodlę, bo. Bo bardzo tego potrzebuję, Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobry i Ty masz swoje słowo i to słowo, które przekazujesz w właściwym czasie. Dałeś też obietnicę, że jeśli damy to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziemy mogli być Twoimi ustami. Boże, teraz też prosimy, żebyś ty przemówił. Nie pozwól mówić czegoś, co nie jest prawdą, czegoś, co, co jakoś wykrzywiłoby nam Twój obraz. Ale proszę, żebyś przez wszystko był uwielbiony. Proszę też o taką łatwość wypowiedzi, żeby też i język mógł ciebie uwielbić. Wysłuchaj nas, prosimy, bo, bo prosimy razem i to w imieniu Syna Twojego Jezusa. Amen. Gdy myślimy o świątyni, a jest to dla nas teraz dość aktualny temat ze względu na, na to, że studiujemy go w zasadzie codziennie, patrząc w Pismo Święte. Widzimy, że świątynia miała różne cele. To, że na ziemi była świątynia, czy też w niebie, za każdym razem przedstawia nam jakiś konkretny cel, który Bóg chce osiągnąć. I gdybyśmy myśleli nad, nad celami tego, że Bóg zamieszkał w świątyni wśród swego ludu, pewnie moglibyśmy kilka z nich wymienić bardzo szybko. Ale pierwsza rzecz, która nasuwa się. Do głowy myśląc o świątyni, to fakt, że świątynia nie jest czymś, co jest związane tylko i wyłącznie z grzechem. Świąty świątynia istniała na długo przed pojawieniem się grzechu, dlatego jednym z jej zadań jest coś, co w żaden sposób nie jest związane z grzechem. Ale gdy czytamy Pismo Święte, to pierwsza świątynia, którą znajdujemy, pierwsza świątynia, która jest opisana w słowie, jest przedstawiona na samym początku, gdy czytamy o ogrodzie Eden. Badając pismo i teraz biorąc pod uwagę też fakt, że studiujemy w kwartalniku szkoły sobotniej temat świątyni, wiemy, że Ogród Eden jest pierwszą świątynią przedstawioną nam w Biblii, która dotyczy człowieka. I gdy otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, tam rozdział drugi, przeczytam werset 8. Powiedziane tam jest tak: Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. Więc gdybyśmy mieli pomyśleć przez moment nad tą świątynią, która opisana jest na samym początku Biblii, zobaczymy coś, co w zasadzie wydaje się być troszkę zaskakującym, bo w tej świątyni mieszka człowiek. Pierwsza świątynia, która jest nam przedstawiona w Biblii w kontekście ludzi, w kontekście stworzenia człowieka, to świątynia, która jest po pierwsze założona przez Boga, bo Bóg stwarza Eden. Po drugie, widzimy, że w świątyni mieszka Bóg, przepraszam, mieszkają ludzie. I trzecia rzecz, którą widzimy, czytając trzeci rozdział pierwszej księgi mojżeszowej, to do świątyni, którą zbudował Bóg, w której mieszkają ludzie, przychodzi Bóg, by się z nimi spotkać. Więc, patrząc na pierwszą świątynię, widzimy jakby odwrócenie tego, co zobaczymy później. To Bóg buduje świątynię, to człowiek w niej mieszka. I to Bóg przychodzi, aby spotkać się z człowiekiem. Ale niezależnie od wszystkiego, patrząc na świątynię, czy popatrzymy przed grzech, czy popatrzymy na ogród Eden, czy popatrzymy na to, co później wybudują Izraelici, zobaczymy jedną taką wiążącą wszystko razem myśl. Bóg przez wydanie rozkazu czy też budowę ogrodu, stworzenie ogrodu, czy wydanie rozkazu o zbudowaniu później świątyni, chce przedstawić się jako Bóg, który jest bliski i to jest bardzo ważne, i przez historię całego ludu będzie miało istotne znaczenie, by zobaczyć Boga jako tego, który jest bliski. Nie tylko tego, który jest obecny, ale też tego, który jest bliski. To jest bardzo istotne. Różnica między obecnością a bliskością jest zasadnicza. Często jest tak. Może, może dobrze, nie przesadzajmy. Zdarza się, że jest tak, że na przykład e, przychodzi do mnie honoratka i mówi: Darek, no przecież prosiłam cię, żebyś zrobił to czy tamto. A ja w ogóle nie mam pojęcia, o czym ona mówi. A okazuje się, że 10 minut wcześniej mówiła: No, Darek, zrób to, nie wiem, wynieś śmieci. Ale ja wcale, choć byłem obecny, choć byłem tam, choć słyszałem te słowa, to nie byłem bliski. To ani tego nie przyjąłem, ani, ani nie zamieszkało to w mojej świadomości. Byłem obecny, ale nie byłem bliski. Istoty stworzone przez Boga, przynajmniej z założenia, wiedziały, że Bóg jest obecny. Jego nie możemy zamknąć w jakieś ramy, Jego nie możemy ogarnąć nawet naszym umysłem. On nie ma początku, nie ma końca, On jest niezmierzony. W Psalmie moglibyśmy przeczytać, że, że i ziemia, i niebo są zbyt małe, by go pomieścić. Ale ten Bóg. Ten Bóg chce zamieszkać wśród ludzi. Ten, który nie potrzebuje mieszkania, który nie potrzebuje być zamknięty ani ograniczony. On mówi: Ja chcę zamieszkać pośród ludzi. Więc patrząc na historię ogrodu Eden, widzimy pierwszą świątynię i mając to na uwadze, chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na, na trzeci rozdział tej księgi. Zazwyczaj czytając ten rozdział, czytamy go widząc. Uh, Poszczególne informacje. Może przeczytamy od wersetu pierwszego. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko o owocu drzewa, które jest w, w pośrodku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli, a na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie. Ale teraz, mając, przepraszam, mając na uwadze to, że ogród Eden jest świątynią, chciałbym, byśmy przeczytali te słowa jeszcze raz. Pozwólcie, że nie będę czytał ich dokładnie. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wszystko, nie wszystko, co jest w ogrodzie, jest do Was dostępne? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wszystko, co jest w świątyni, jest dla Was dostępne? Przecież świątynia jest miejscem, w którym Wy mieszkacie. Świątynia jest miejscem, o które wy dbacie i którego macie strzec. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wszystko w tej świątyni jest do Was dostępne? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy korzystać ze wszystkiego, co jest w świątyni, ale jest jedna rzecz, jedno miejsce, jedna sfera, o której Bóg powiedział: Nie wolno Wam z niej korzystać, bo jeśli z niej skorzystacie, umrzecie. Wąż mówi: Czy rzeczywiście jest coś takiego w świątyni, co nie jest dla was? Czy rzeczywiście jest coś takiego, z czego nie możecie korzystać? A kobieta mówi: Tak. Bóg powiedział, że cała świątynia jest dla nas, ale jest jedna rzecz, z której nie możemy korzystać, a może inaczej jest jedna, z której korzystanie jest dla nas jasno określone przez prawo. Swoją drogą, gdybyśmy popatrzyli wstecz, Zobaczymy, że Lucyfer w XIV rozdziale Księgi Izajasza, że o nim jest powiedziane, że on chciał zasiąść na górze Narad na najdalszej północy, była jedna rzecz, która nie była do niego dostępna. Jedna rzecz w świątyni, z której nie mógł korzystać i o nią się upomniał. Gdy czytamy o ogrodzie Eden, widzimy, że jest coś, co w świątyni, w tej świątyni nie miało być nigdy dostępne dla człowieka. I oto człowiek się upomniał. Więc dalej, znając historię, wiemy, jaką decyzję podjął człowiek. Człowiek postanowił opuścić świątynię. Człowiek postanowił opuścić to miejsce, a przede wszystkim opuścić samego Boga. No ale zaraz. Przecież świątynia miała być tym dowodem, nieustającym przypomnieniem dla człowieka, że Bóg jest bliski. Nie tylko obecny, ale i bliski. Skąd ludzie będą mieli teraz wiedzieć, jak mają mieć tę świadomość, że Bóg jest bliski? Pod koniec trzeciego rozdziału czytamy werset 23 i 24. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegli, strzegły drogi do drzewa żywota. Do drzewa życia. I gdy przeczytamy fragment z książki Patriarchowie i Prorocy, zobaczymy coś niesamowitego. Autorka pisze tak: Ogród Rajski istniał na ziemi jeszcze przez długi czas po opuszczeniu przez człowieka jego pięknych ścieżek. Grzesznicy mogli z daleka długo jeszcze podziwiać siedzibę nie, niewinności, lecz aniołowie strzegli jej bram. I teraz u wejścia do rano, raju, pilnowanego przez cherubiny, została objawiona chwała Boża. Odtąd Adam i jego synowie w tym właśnie miejscu wielbili Boga. Tutaj odnowili ślub posłuszeństwa dla prawa, którego przekroczenie spowodowało utratę raju na ziemi. Kiedy niesprawiedliwość napełniła ziemię, a słabość ludzka pogrążyła świat w falach potopu, ręka, która stworzyła raj, straciła go z powierzchni ziemi. Człowiek powiedział Bogu: przez swoje czyny, oczywiście. To miejsce, które dla nas przygotowałeś, ta świątynia, ona nam się nie podoba. My wybieramy inną drogę, bo ta rzecz, która dla nas nie była dostępna, jest właśnie tą, której pragniemy. To miejsce, które nie było nasze, jest miejscem, które chcemy zająć. Dlatego zasada, na której funkcjonuje ogród Eden, zasada, na której funkcjonuje ta świątynia, nie podoba nam się i chcemy ją opuścić. W zasadzie czytając te słowa z 23 i 4 wersetu, o tym będziemy mówić jeszcze później, ale a, słowo odprawił czy później wygnał człowieka są tymi samymi słowami, które w trzeciej księdze Mojżeszowej określają rozwód. Człowiek odchodzi od Boga, ale Bóg nadal chce, by człowiek rozumiał, że On jest Bogiem bliskim. Bóg, jakby. Jakby idzie za człowiekiem i mówi: Zobaczcie, ja tu będę objawiał moją chwałę, nie tylko w ogrodzie, ale tuż przy jego, przy wejściu do niego, aby każdy mógł przyjść i w tym miejscu doświadczyć bliskości. I aby każdy pamiętał, że jestem Bogiem bliskim, nie tylko obecnym, nie tylko tym, który jest wszędzie, ale tym, który jest bliski. Idąc szybko dalej w naszych myślach, Dojdziemy do Abrahama, do którego Pan Bóg powiedział w dwunastym rozdziale: Abrahamie, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki, i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię Twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona Ziemi. Więc Bóg powołując Abrahama mówi: Abrahamie, w tobie i twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie pokolenia ziemi. Cały świat otrzyma błogosławieństwo przez to, co zrobię z tobą. Ale idąc dalej szybko w historii, widzimy, że potomkowie Abrahama znajdują się w Egipcie, znajdują się w niewoli. Różnica między niewolą a więzieniem, jeżeli dobrze rozumiem, mogę być w błędzie, ale jest taka. Że niewolnik jest kimś, kto służy wbrew swej woli. Izrael, potom, potomkowie Abrahama znajdują się w miejscu, w którym służą komuś wbrew swej woli. Czynią coś wbrew swej woli. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Pan Bóg wysyła Mojżesza. A miejmy na uwadze ciągle wizję tego, że niedługo będzie zbudowana świątynia. Pan Bóg wysyła Mojżesza i Mojżesz przekazuje temu ludowi, któremu Bóg chce przedstawić się jako bliski, nie tylko obecny. I Mojżesz kieruje do ludu takie słowa: Szósty rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. Co mówi Bóg? Od piątego wersetu: Ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy, i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego powiedz do synów izraelskich, ja jest Pan, ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan, i wybawię was z ich niewoli, i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę waszym Bogiem, i poznacie, że ja Pan Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów i nałożonych, nałożonych przez Egipcjan, i wyprowadzę was, i wprowadzę was do ziemi którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, dam wam ją w dziedzictwo, ja, pan. Tak mówił Mojżesz do synów Izraelskich. I dalej jest powiedziane: Lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu, z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. Bóg przekazuje ludowi tak ważne poselstwo. Mówi: Słuchajcie, ja was teraz uwolnię, ja was wybawię, ja was zaprowadzę do miejsca, gdzie będziecie szczęśliwi. Przedstawiam wam się jako Bóg, który jest bliski. Ja, ja Pan. Ale z powodu upadku ducha, lud nie jest gotowy przyjąć to poselstwo. Zobaczmy, że często może być tak. I to widzimy tutaj w tej historii, że Pan Bóg przychodzi z poselstwem pełnym radości i nadziei. W Nim nie ma żadnego potępienia. Bóg nie potępia ich za to, że są w Egipcie. Bóg nie mówi, oddajecie cześć fałszywym Bogom. Bóg nie mówi nie robicie tego, co powinniście czynić. On przychodzi z poselstwem radości, z poselstwem o uwolnieniu, ale dlatego, że są. Zniechęceni, dlatego że upadli na duchu. Nie są w stanie przyjąć tego poselstwa. W liście do Hebrajczyków, gdzie opisani są bohaterowie wiary, możemy znaleźć taki tekst, że bohaterami są ci, którzy poddźwignęli się ze swej niemocy. Bóg chce dać tym ludziom coś więcej, chce objawić się jako Bóg bliski. Więc Izrael jest wyprowadzony, udaje się na pustynię. I wreszcie znajdujemy te słowa w 25 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej i wersecie 8: Bóg mówi do ludu: I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Ogród Eden. Bóg buduje świątynię, ludzie mieszkają w świątyni, Bóg przychodzi do świątyni, by spotkać się z ludźmi. Kto buduje świątynię w przypadku tej, o której tu czytamy? Ludzie. Kto mieszka w świątyni? Bóg. I kto przychodzi, by spotkać się z tym, kto mieszka w świątyni? Ludzie. Tam Bóg buduje świątynie, tu ludzie budują świątynie. Tam Bóg mieszka w, Tam ludzie mieszkają w świątyni, przepraszam, tu Bóg mieszka w świątyni. Tam Bóg przychodzi, by spotkać się z mieszkańcami świątyni. Tu ludzie przychodzą, by spotkać się z tym, który mieszka w świątyni. I choć z tego moglibyśmy, ach, już teraz pewne myśli wyciągnąć, to chciałbym, byśmy zobaczyli, jakby taki, taki prosty obraz. Widzimy, że człowiek będąc w ogrodzie Eden mówi: To mieszkanie mi się nie podoba. W tym mieszkaniu i na tych zasadach ja, ja nie, ja tu nie, nie będę mieszkać. Więc Bóg przychodzi jakiś czas później i mówi: Dobrze, ty nie chciałeś mieszkać w doskonałym raju, w doskonałej świątyni, gdzie nie było grzechu, gdzie nie było nic z tych rzeczy, które cię niszczą. Więc ja zamieszkam teraz w świątyni w miejscu, które jest pełno, w którym jest pełno grzechu, oczywiście mam na myśli Ziemię, nie świątynię, w miejscu, w którym jest tyle przekleństw, po to byście poznali, że jestem Bogiem bliskim, nie tylko obecnym. Ale bliskim w Egipcie Izrael wiedział, że jest Bóg Ojców naszych Abrahama, Izaaka i Jakuba, że jest Bogiem obecnym, bo jest wszędzie Jego istoty nie można ograniczyć, ale nie znał Boga jako Boga bliskiego. Jak często ach, jak często my rozumiemy, co to znaczy. Jak często jesteśmy w położeniu takim, w którym nasza świadomość mówi jest Bóg obecny. Ale wcale nie mamy tej pewności, że jest bliski. Wydaje się, że grzech jest zbyt wielki, że nie wypełniamy znowu naszych obowiązków, że znowu coś zawaliliśmy, że Bóg nie może być bliski. Ale Bóg daje świątynię, by udowodnić, że jest bliski, a nie tylko obecny. I nieważne w jakim jesteś położeniu, w jakiej jesteś sytuacji, Bóg jest bliski, a nie tylko obecny. Świątynia. Wydawałoby się, że spełnienie marzeń. Bóg mieszka ze swym ludem. Wszechmogący jest pośrodku naszego naszego zgromadzenia. Izrael miał swoje zadanie. Był powołany, jak czytaliśmy, do tego, by być błogosławieństwem dla całego świata. To przez niego Bóg miał błogosławić wszystkich ludzi na świecie. Ale Izrael był błogosławieństwem, a raczej miał nim być, głównie ze względu na świątynię. Bo świątynia miała poselstwo. Świątynia miała poselstwo, które nazwalibyśmy poselstwem na ten czas. Zresztą. Zobaczymy jeszcze za niedługo, że, że to, co nazywamy prawdą na obecny czas, zawsze było nauką wynikającą ze świątyni, i dzisiaj jest też nauką, która jest przedstawiona w świątyni i zależna jest od tego, co Chrystus robi w miejscu dzisiaj najświętszym. W tamtym czasie prawdą na obecny czas było przygotowanie świata na nadejście Mesjasza. I Izrael, lud święty, który miał tak wielkie powołanie, zobaczcie co miał robić. Lud miał głosić poselstwo świątyni. Lud miał przedstawić światu poselstwo wynikające z nauki świątyni, bo świątynia, oczywiście również prorocy, przedstawiała tę wielką naukę, że niedługo przyjdzie Mesjasz. Dlatego naród izraelski miał skierować oczy całego świata na Baranka, na Mesjasza, który miał nadejść. To widzimy na przykład w przypadku Salomona, prawda? Kiedy przychodzi do niego królowa Saby i Salomon pokazuje jej wszystko w królestwie, i czytamy, że po pokazał jej również ofiarę całopalną. On pokazał jej świątynię, bo w niej była prawda na obecny czas, bo świątynia i lud izraelski mieli przekazać światu poselstwo: przygotujcie drogę dla Pana. Przygotujcie drogę dla chwały Pana. Przygotujcie drogę, bo niedługo pojawi się Mesjasz. Świątynia miała przekazać tę naukę. Lud miał przekazać tę naukę. Ale w księdze Ezechiela w rozdziale ósmym znajdujemy straszne słowa. W ósmym rozdziale Księgi Ezechiela. Bóg mówi tak, werset szósty. Są to słowa Boga do Proroka i rzekł do mnie: Synu Człowieczy, czy widzisz, co oni robią? Te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni? Ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. Bóg mówi: Jeremiasz, Ezechielu, czy ty widzisz? Czy ty widzisz, co robi ten lud w jakim celu, w tym jednym celu, aby oddalić mnie od mojej świątyni? Mnie od siebie. Synu człowieczy, czy widzisz, że oni nie chcą znać mnie jako Boga bliskiego? Ewentualnie mogę być Bogiem obecnym, ale nie Bogiem bliskim? Czy widzisz, że wybierają innych bogów? Czy widzisz, że moja zasada, którą im przedstawiam, zasada funkcjonowania mojego domu i zasada ich szczęścia? Im nie odpowiada. Na początku Bóg daje im dom, Eden. Ludzie mówią, w tym domu nie chcemy mieszkać. Później Bóg przychodzi do nich, dobrze, ja zamieszkam w waszym domu. Lud mówi, nie, my nie chcemy, żeby z nami mieszkał. I w konsekwencji przychodzi zniszczenie świątyni, odejście chwały pańskiej i niewola. I teraz dochodzimy do bardzo ważnego momentu. Wyobrażam sobie Izraelitę, który zakuty w kajdany idzie przez pustynię do Babilonu i przypomina sobie to wszystko i mówi, Panie, nie chcieliśmy mieszkać w Twoim domu, a Ty i tak przyszedłeś, sam wyszedłeś z Niego i objawiałeś się przed ogrodem ale i tam nie przychodziliśmy, choć tak bardzo tego chciałeś. I Ty, by ratować resztkę, zniszczyłeś świat. Potem powołałeś Abrahama i Abraham był Tobie wierny, a gdy dałeś nam świątynię, która była tak cenna, zamieszkałeś wśród nas, Panie, my wzgardziliśmy Twoją świątynię. Zgardziliśmy Tobą. Nie chcieliśmy Ciebie. Nie chcieliśmy Boga bliskiego. Jesteśmy winni i idziemy w niewolę. Panie, idziemy w niewolę, czy jesteś w stanie nam pomóc, czy chcesz nam pomóc? Czy teraz, kiedy odrzuciliśmy Cię tak jawnie, kiedy wybieraliśmy sobie innych bogów, czy Ty chcesz nam pomóc, czy nadal chcesz być Bogiem bliskim, czy jesteś w stanie nam pomóc? Zresztą, Boże. Czy to w ogóle jest możliwe, byśmy wrócili do naszej ziemi? Czy w ogóle jest możliwym, byśmy znowu mieli świątynię? Czy to jest możliwe, byś przebaczył nam naszą winę? A szatan oczywiście mówi: Nie. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, by po raz kolejny chwała pańska wróciła do świątyni? Panie, teraz nam zależy. Teraz tak bardzo tego chcemy. Teraz, kiedy jesteśmy puści, kiedy sami jesteśmy pustynią, kiedy jesteśmy zwyciężeni przez szatana, chcemy, byś wrócił. Panie, czy to jest możliwe? O, jak dobrze my to rozumiemy. Panie, czy to jest możliwe, by Twoja chwała wróciła do świątyni? Czy to jest możliwe, byś był dla nas Bogiem bliskim? Więc Bóg odpowiada. Ja wam powiem, że mamy niesamowitego Boga. Pocieszajcie. Pocieszajcie mój lud. Mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się Jego niewola że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki pana podwójną zapłatę. Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego, Każda dolina niech będzie podniesiona, Każda góra i pagórek obniżone, Co nierówne niech będzie wyrównane, A strome zbocza niech się staną doliną, I objawi się chwała pańska, I ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Kiedy Lud pyta, czy to jest możliwe, by chwała pańska się objawiła, czy możliwe jest, by te obietnice, które były nam dane, zostały wypełnione. Czy możliwym jest, że Jachwę przyjdzie do swej świątyni, że Mesjasz przyjdzie nas ratować. I Bóg mówi: pocieszajcie mój lud. Pocieszajcie mój lud, bo objawi się chwała pańska. Objawi się chwała pańska. Wiem, że mnie odrzuciliście. Sam odczułem to tak, jak wy nie jesteście w stanie nawet tego zrozumieć nawet jeżeli wy pozostajecie jesteście niewierni ja ja będę wierny pocieszajcie mój lud bo objawi się chwała pańska i teraz chciałbym byśmy zobaczyli coś bardzo ważnego gdy patrzymy na poselstwo tych pięciu wersetów i spróbujemy sp zobaczyć co w nich jest najważniejszego to zobaczymy, że tych kilka słów, spiętych jest klamrą, która zaczyna się w pierwszym wersecie, a kończy się w piątym. Oczywiście dalej też jest poselstwo, ale to może na kolejnym rozważaniu tego dotkniemy. I Bóg mówi tak: pocieszajcie mój lud, gdyż objawi się chwała pańska. Pocieszajcie mój lud, bo wybaczono mu grzechy i objawi się chwała pańska. Objawi się chwała pańska. Mesjasz przyjdzie do swej świątyni. Jachwe objawi się w ciele, ten, który nie ma początku i nie ma końca, pojawi się jako człowiek. Dla ludzi, którzy rozumieli, kim są i dlaczego nie ma świątyni i dlaczego są w niewoli, obietnica o tym, że Bóg powróci na Syjon, była najważniejsza. W kontekście tej, tego poselstwa nadziei, poselstwa radości, nie innego, żadnego potępienia, żadnego upomnienia, w kontekście poselstwa nadziei, Bóg mówi: Zobaczcie, w objawi się chwała Pańska, objawi się Bóg i, rozumiejąc, że objawi się Bóg, przygotujcie drogę. Bóg koncentruje swoje poselstwo na tym, że objawi się chwała Pańska. Innymi słowy, mówi: Jeżeli zrozumiecie, czym jest chwała Pańska, czym jest moja obecność, co to znaczy, że Bóg jest bliski, to przygotowanie drogi to nie będzie coś, to będzie tylko pewien proces, który doprowadzi Was tam, gdzie objawi się ta chwała. Bóg mówi: Najważniejsze jest to, że ja powrócę, a Wy przygotujcie drogę. Ja powracam, wy przygotujcie drogę! Ja powracam, a wy głoście poselstwo z świątyni. Możemy, jeżeli otwieracie ze mną Biblię, sobie ten fragment zatrzymać i otworzyć Ewangelię Jana. Ogólnie rozumiemy, i bardzo słusznie, że słowa z trzeciego wersetu dotyczą Jana chrzciciela. O tym mówi Nowy Testament, tak? Głos się odzywa: przygotujcie na pustyni drogę pańską. Gdy otworzymy Ewangelię Jana i tam rozdział pierwszy. Zobaczymy coś bardzo ważnego, ale potrzebujemy w tym momencie się skupić, bo ja nie jestem pewny, czy będę w stanie to tak wyraźnie pokazać. A jest to bardzo wyjaśnie, wyraźnie w Biblii przedstawione. W księdze Izajasza czytamy tak, 40 rozdział trzeci werset. Głos się odzywa przygotujcie na pustyni drogę pańską. W Ewangelii Jana. W pierwszym rozdziale przychodzą ludzie do Jana Chrzciciela i mówią tak. Werset 19 pierwszego rozdziału. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i Lewitów, aby go zapyta zapytali, kim ty jesteś. I wyznał, a nie zaprzeczył, i oświadczył, Ja nie jestem Chrystusem. I zapytali Go, kim więc? Eliaszem jesteś? On odpowiedział: Nie, nie jestem. Prorokiem jesteś? Nie. Rzekli mówiąc, no to kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz samo sobie? I teraz zobaczmy, rzekł ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. Więc Jan w tym tekście identyfikuje się jako kto? Jako głos. Mówi: Ja jestem głosem tego, który woła na pustyni. Tak? To jest bardzo ważne. Ja jestem głosem tego, który woła na pustyni. Nie jestem wołającym na pustyni, jestem głosem tego, który woła na pustyni. I w czterdziestym rozdziale, wracając do 40 rozdziału, czytamy jeszcze raz trzeci werset. Czytamy: Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Więc poselstwo Jana przedstawione jest w wersecie trzecim przez słowa: Przygotujcie na pustyni drogę dla Jahwe". I to jest, teraz jest bardzo ważny moment. Słowo przygotujcie nie dotyczy misji Jana. Jan jest tym, który głosi poselstwo, i jego poselstwo, które słuchają ludzie zgromadzeni wokół niego, do nich skierowane brzmi tak: Wy przygotujcie drogę dla Jahwe. Bardzo często mówimy, że Jan jest tym, który przygotowywał drogę dla Jezusa. Mówimy, że my jesteśmy tymi, którzy przygotowują drogę dla Jezusa w kontekście głoszenia Ewangelii. I ta myśl jest w tym tekście, ale nie jest pierwszoplanową myślą. Pierwszoplanowa myśl jest taka, posłaniec Boży, Jan Chrzciciel, wzywał każdego człowieka, tak jak tu siedzimy, każdego z nas, wszystkich w Izraelu, którzy przychodzili do Niego, wy przygotujcie drogę dla Jachwę. To wy macie przygotować drogę dla Jachwe. To wy. Ja głoszę poselstwo, ja wzywam was do tego, co macie zrobić, ale Wy macie przygotować drogę dla Jachwę. I nie, nie chodziło tu wcale o głoszenie Ewangelii. Jan był tym, który to czynił, który wzywał do decyzji, ale to lud miał przygotować drogę dla Jahwe. Więc podstawowym znaczeniem słów, przygotujcie drogę, które przemawiają do nas. Dotyczą tego, abyśmy przygotowali samych siebie i byli gotowi, kiedy objawi się chwała Pańska. Zmierzając do końca, pozwólcie, że popatrzę na zegar. Zdecydowanie zmierzając do końca. Co robi jan chrzciciel? Jan chrzciciel głosi poselstwo ze świątyni. On nie wymyśla nic nowego. On mówi: "Zobaczcie, tak jak Izrael i świątynia przez całe wieki miały głosić nowinę, informację o tym, że Jahwe przyjdzie jako mesjasz. Pojawia się Jan Chrzciciel w sytuacji, w której lud nie wykonał swojego zadania i mówi: "Nie wymyśliłem nic nowego. Świątynia uczy, że niedługo przyjdzie mesjasz. Przygotujcie swoje serca." Poserstwo ludu Bożego. Poselstwo Jana Chrzciciela to było poselstwo ze świątyni. I to była prawda na obecny czas. Prawda na obecny czas. Później widzimy, że w końcu, nareszcie, obietnica z piątego wersetu 40 rozdziału księgi Izajasza znajduje swoje wypełnienie i Pan Bóg mówi: e, przepraszam, no i pojawia się ten, którego imię jest Immanuel. Bóg z nami, Bóg nareszcie z nami, Bóg jest bliski. A tak bliski nie był nigdy. Bóg przyjmuje ciało. Och, jak On jest bliski! Na wieki będzie miał blizny na swoim ciele, kiedy my na wieki będziemy czyści. Jak bardzo on jest bliski. Jezus umiera, z zmartwychwstaje i idzie do nieba. I zaczyna się druga część jego służby. Rozpoczyna służbę w miejscu świętym. Dziedziniec. Przedstawiał całe poselstwo prawdę na obecny czas aż do przyjścia Mesjasza. Ale gdy Jezus przeszedł do miejsca świętego, poselstwo, które zaczęło być głoszone, to poselstwo, które dotyczy świątyni, poselstwo wynikające z misji Jezusa w świątyni. Jezus zmartwychwstał, zbawienie jest dostępne, zwycięstwo nad grzechem jest możliwe, On oręduje, On się wstawia, On jest bliski. Idąc już dalej do samego końca, czytamy, że w 1844 roku zmieniła się po raz kolejny służba Jezusa, przeszedł z miejsca świętego do najświętszego, i po raz kolejny zmieniło się to, co nazywamy prawdą na obecny czas. Od tego momentu, kiedy zmienia się służba świątyni, prawda, która jest głoszona światu, to przygotujcie się, nadchodzi Jezus, rozpoczął się sąd. Przeczytam może taki krótki fragment z książki Wczesne Pisma. Które dotyczą tego momentu i on jest ogromnie ważny. Ellen White widzi, jak Jezus opuszcza Miejsce Święte i przychodzi do Miejsca Najświętszego. Ci, którzy powstali wraz z Jezusem, weszli wiarą z nim do, święte, do Najświętszego, modląc się: Ojcze, daj nam ducha Twego. Wtedy Jezus tchnął na nich ducha świętego. W tchnieniu tym było światło, moc. Miłość, radość i pokój. Odwróciłam się, chcąc zobaczyć tę gromadę, która nadal była pocholona przed tronem w miejscu świętym. Nie wiedziała o tym, że Jezus ich opuścił. Się, wydawało się, jakby, tron, przepraszam, jakby przed tronem pojawił się szatan, usiłując dalej prowadzić dzieło Boże. Jak ważne jest poselstwo ze świątyni. Poselstwo, które dotyczy tego, co teraz dzieje się w świątyni. Ci, którzy nie przeszli z miejsca świętego do najświętszego za Chrystusem, zostali tam, a miejsce Chrystusa zajął szatan, bo nie chcieli przyjąć poselstwa o świątyni. Bóg jest bliski, a nie tylko obecny. Przygotujcie serce. Chciałbym opowiedzieć Wam historię. Pewien gospodarz doświadczył czegoś dość specyficznego, może nawet dziwnego, ponieważ niedaleko jego domu na wielkim drzewie gniazdo uwił sobie orzeł. Czy to jest dobra nowina dla gospodarza, który ma kury? Nie wiem. Ale tak się stało. Aczkolwiek gospodarz ten miał jakąś taką sympatię do, do, do orów, więc nic z tym nie robił. Ale pewnego dnia a dokładnie nocą, a miała miejsce burza i piorun uderzył w to drzewo. Drzewo w, w, zostało powalone, a gniazdo spadło na ziemię. Gospodarz wstał, poszedł na to miejsce i zobaczył, że ku jego zdziwieniu ten orzeł, ten ma, malutki orzeł, który się dopiero tam wykluł, on jeszcze żyje. Więc wziął go i się nim zaopiekował. Ale wiecie... A... Pomyślał, że dobrze, żeby ten orzeł miał towarzystwo, bo samotnie to tak trochę nie wypada. Więc dał go do kurnika z jego kurami. Może ktoś z Was to słyszał. Po pewnym czasie, gdy ten mały orzełek dorastał, okazało się, że on zaczyna być kurą. Że ten orzeł, potężny ptak z potężnymi skrzydłami, zaczyna zachowywać się jak kura. On wiecie, jak to kury, nie? Grzebie, raz jedną, raz drugą nogą. On tam próbuje, no, no zachowuje się dokładnie tak, jak, jak kury. I nie lata. I gospodarz doszedł do wniosku, że skoro on jest orłem i stworzony jest do tego, by być orłem, trzeba go nauczyć latać. Więc próbował go, wiecie, tam podrzucać, jakoś mobilizować. Sam nie wiem, jak do tego, żeby orzeł zaczął latać. Ale nie przynosiło to wielkich rezultatów i bardziej um, mogło to zaszkodzić temu zwierzęciu niż mu pomóc. Więc w pewnym momencie gospodarz pomyślał, no co ja z nim zrobię? On jest stworzony do latania, nie do tego, by być kurą. Więc postanowił pojechać na takie, nad takie urwisko wysokie i po prostu go rzucić w dół. Gdy usłyszała to jego żona, powiedziała, ty chyba zwariowałeś. Ile prób podejmowałeś, żeby go nauczyć latać? Jak go rzucisz, to zginie. Ale gospodarz odpowiedział, wiesz co, wydaje mi się, że on jest orłem, nie kurą. Stworzony jest do tego, by latać. Jego życie nie ma sensu, jeżeli nie będzie latać. Więc poszedł tam, na ten klif, i idąc gdzieś tam, w pewnym momencie, można było zauważyć orła, który latał. I gospodarz zobaczył, że ten jego orzeł, którego trzyma na rękach, patrzy na niego, no ale nic się nie zmienia. Więc, gdy naszedł na urwisko, doszedł do samego brzegu. Postanowił go rzucić i go rzucił. Jożeł, rozpiął skrzydła i poleciał. Ale przez to, że on spędził swoje życie w kurniku, przez większość tego życia do tej pory, był kurą. My mówimy o przygotowaniu serca. I kochani, często jesteśmy otoczeni przez. Jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy dookoła nas jest dużo przykładów tego, jak być kurą, jak być takim karłem. Dużo przykładów, które przemawiają z taką mocą i mówią: niemożliwym jest, by osiągnąć coś więcej, niemożliwym jest, by zwyciężyć nad tym czy nad tym. Ty nawet o tym nie myśl, to jest za dużo. Róbmy to, co zawsze robimy. Nasze doświadczenie pokazuje, że dotąd i nie dalej. Ale Bóg przeznaczył dla nas coś więcej. Bóg nie chce, by ludzie byli kurami, Bóg nie chce, by ludzie byli karłami duchowymi, ale On stworzył ich po to, by latali. I drodzy, my mamy wiele przykładów ludzi, którzy latali. Mamy wiele przykładów ludzi, którzy dokonywali rzeczy, które były cudami i to wcale nie tak dawno. Wystarczy, że spojrzymy na historię naszego kościoła, zobaczycie mnóstwo ludzi, którzy latali, którzy wierzyli, że możliwym jest to, co się wydaje niemożliwym. Jesteśmy powołani, by robić coś więcej, by być, być kimś więcej, bo Bóg jest bliski, a nie tylko obecny. Ostatni fragment, który przeczytam, zapisany jest w książce Poselstwo do młodzieży. Czytaliśmy go na obozie misyjnym z młodzieżą, i z tego obozu żaden cytat nie trafił tak bardzo do mnie jak ten. Starając się wznieść do gniazda, orzeł często jest spychany przez silny wiatr w wąskie górskie wąwozy. Czarne i gęste chmury oddzielają go od słonecznych szczytów, gdzie znajduje się jego gniazdo. Przez chwilę wydaje się zagubiony. Kieruje się to w tę, to w tamtą stronę, trzepocząc swoimi silnymi skrzydłami, jakby chciał rozpędzić gęste chmury. Swoim rozpaczliwym krzykiem budzi górskie gołębie, daremnie usiłując znaleźć drogę wyjścia z pułapki. Wreszcie kieruje się w górę. Gdy po chwili wynurza się z mroku w blasku słonecznym, wydaje przejmujący krzyk zwycięstwa. Ciemność i burza są pod nim a światło nieba jaśnieje nad nim. Dociera do swego gniazda na wysokiej skale i odpoczywa. Jest miotany przez wiatr, nie wie jak, się, jak sobie poradzić, jak się wyrwać, aż w pewnym momencie decyduje się, no to ja już nie wiem, polecę w górę. I po chwili znajduje się nad chmurami, znajduje się nad burzą, nad tym wszystkim, z czego nie mógł się wyrwać o jak bardzo chciałbym znaleźć się nad tym z czego nie mogę się wyrwać i widzi słońce i wydaje jak, jak czytamy przejmujący krzyk zwycięstwa bo zobaczył więcej bo wrócił do gniazda poselstwo z księgi Izajasza mówi objawi się chwała pańska i ujrzą to wszelkie wszyscy, całe, wszyscy pospołu Objawi się chwała Pańska. Tyle razy ją opuściliśmy, tyle razy czyniliśmy rzeczy, które miały skłonić Boga, by opuścił świątynię, tyle razy zrobiliśmy rzeczy, których żałowaliśmy i które może nadal gdzieś są w naszym sumieniu jako wyrzuty. Tyle razy szliśmy drogą, która nam się nie podobała, tyle razy mówiliśmy Bogu Boże: Nie, nie chcę być, byś mieszkał w moim domu, nie chcę mieszkać w Twoim domu, nie chcę świątyni, ja chcę zająć to miejsce, które nie jest do mnie przeznaczone. A Bóg mówi: pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud, bo objawi się chwała pańska. Już niedługo objawi się chwała pańska, już niedługo skończy się służba w świątyni, już niedługo zobaczymy go twarzą w twarz, tak jak nigdy. Dzisiaj oglądamy, jak przez zasłonę, ale ujrzymy go takim, jakim jest. W Edenie w świątyni mieszkał człowiek. W Izraelu w świątyni mieszkał Bóg. Ale w Nowej Jerozolimie i człowiek i Bóg będą nareszcie mieszkać razem. Ale Bóg kieruje do nas poselstwo. Pocieszajcie, mój lud. Niech mój lud się wzniesie. Niech wyleci z tej burzy. Choć próbuje walczyć, choć, choć trzepocze silnymi skrzydłami. Niech wzbije się w górę. Niech nie leci na prosto. Niech nie poddaje się tym prądom powietrza. Niech nie będzie kurą, ale niech wreszcie poleci w górę. I ujrzy słońce i wróci do domu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Mówi Pan, nie człowiek. Pocieszajcie mój lud, bo objawi się chwała pańska. Kochani, już niedługo, jeszcze trochę. A teraz tylko w górę, bo tam jest dom. Amen.